Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejny raz w odcinku i w cyklu naszych spotkań Wyścig o Folbluty. To już nasze szóste spotkanie, w którym z panem Markiem Szewczykiem próbujemy Państwu umilić ten czas, dopóki nie spotkamy się na prawdziwych wyścigach i w realu na niektórych parkurach. Kontynuujemy i zagłębiamy temat koni, które są nam szczególnie bliskie, czyli koni pełnej krwi angielskiej. W ostatnim tygodniu w naszym odcinku eksperci wypowiadali się na temat koni w kontekście hodowli. Dziś naszymi gośćmi są reprezentanci środowiska sportowego, zawodnicy doświadczeni w konkurencji skoki przez przeszkody. O naszych dzisiejszych gościach mogłabym powiedzieć wiele, ale chciałabym zostawić trochę czasu na Państwa pytania i na naszą dyskusję. Dlatego pokrótce przedstawię gości tego wieczoru. Jest pan Antoni Dalke z nami, właściciel stajni w Sypniewie, hodowca, trener, licencjonowany sędzia PZJ i zawodnik. Dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór. Jest również z nami pan Szymon Tarant, który swoją karierę jeździecką rozpoczął w stadninie koni w Wiwnie. W latach 90. startował na poziomie Grand Prix i zdobył srebro w Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców. Najlepsze wyniki osiągał na koniach pełnej krwi angielskiej. Dziś jest to organizator zawodów, międzynarodowy gospodarz toru, na poziomie 5 gwiazdek również, projektant parkurów, dziennikarz sportowy i speaker. Dobry wieczór, panie Szymonie. Dobry wieczór. Jest również z nami pan Hubert Kierznowski. Jego rodzinne tradycje jeździeckie sięgają pokoleń. Jest to również doświadczony zawodnik, obecnie hodowca oraz właściciel ośrodka jeździeckiego. No i na temat koni pełnej krwi angielskiej ma do powiedzenia bardzo dużo, również związany ściśle ze stadniną koni Wiwnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Piotr Morsztyn, długoletni reprezentant WKS Śląsk-Wrocław, który zdobył dwukrotnie Mistrzostwa Polski, w tym jedno na koniu pełnej krwi angielskiej, o której mam nadzieję dzisiaj porozmawiamy. Dwa razy reprezentował nas na Mistrzostwach Europy oraz srebrny medal na Mistrzostwach Świata. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę, że jesteście panowie z nami. Ja tylko uprzedzę naszych widzów, że w drugiej części programu zachęcam do tego, żebyście państwo zadawali pytania naszym gościom, które postaramy się tutaj na żywo znaleźć odpowiedzi. A teraz przekazuję głos panu Markowi Szewczykowi. Panowie, ten odcinek ma być poświęcony głównie użytkowaniu folbutów w skokach przez przeszkody, ale na początek jeszcze na chwilę wrócimy jakby do tego poprzedniego odcinka, czyli hodowli. I w tym kontekście chciałbym zacząć naszą rozmowę od pana Antoniego Dalkego. Tolek, bo jesteśmy po imieniu. Opowiedz nam, bo wiem, że używałeś w hodowli mieszanie pełnej krwi z półkrwią, tylko na tej zasadzie, że ta pełna krew to była po stronie klaczy. Ile tych klaczy używałeś, jak długo to trwało, jak to wyglądało? Więc może na początek powiem tak, że jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć w tym programie udział, tak dobrowolnym towarzystwie. Państwowe tory wyścigów konnych są mi bardzo bliskie, ponieważ w 70-tych latach byłem tam na praktyce i tam, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, tam wszystko się zaczęło. Tam zaczęła się znajomość folbutów i miłość do folbutów. A odnośnie tego pytania, Marek, właśnie gdy byłem na torach w Warszawie, po tej praktyce jesienią zakupiłem pierwszą klacz pełnej krwi angielskiej jako prywatna osoba. Nie było to w ogóle takie proste w tamtych czasach, bo państwo niechętnie w prywatne ręce klacze pełnej krwi, w ogóle konie pełnej krwi oddawało, ale jakoś to nam udało mi się kupić. Ale ta klacz była tylko używana w sporcie, nie była w hodowli, ale w późniejszym czasie, w 80-tych latach, gdy zacząłem pracę w państwowym kombinacie Budzyń w PGR i tam zacząłem hodowlę, najpierw kupiłem 4 klacze pełnej krwi z Iwna. Kupiłem dróżkę po akcepcie, klamrę po babancie, padwę po pawimencie i czelestę po gdzieś mi uciekło. I tam również kupiłem wówczas 2 ogiery pełnej krwi na klacze półkrwi, bo kupiłem ileś klaczy półkrwi
i to był Renvers, syn Rebeki, na której Jacek Wierzchowiecki startował, i Nitager po Eurostarze z rodziny Nortona Niewiarzy z Golejewka. I tymi końmi zacząłem pracę hodowlaną. Czyli rozumiem, przepraszam, że ogieramy pełnej krwi, kryłeś klacze pół krwi, a klacze pełnej krwi ogierem pół krwi. Dokładnie, ale ty zrobiłem kiedyś wyjątek i pokryłem klacz padwę po pawimencie ogierem Nitager i z tego urodził się ogier punkt, który biegał na torach i który biegał derby, był koniem pozagrupowym, którego sam trenowałem częściowo. Dobrze, a czy ten punkt może trafił do hodowli? Trafił. Kupił go Nowilice i krów w Nowilicach. O, no. Chodziło kilka koni WKKW po nim. Twojej ulubionej dyscypliny. Tak jest. A powiedz, jak wybierałeś te klacze? Wspomniałeś, że są po konkretnych ogierach. Czyli właśnie się kierowałeś, żeby były po ogierach, o których coś wiedziałeś, czy raczej z tej rodziny, o której coś wiedziałeś? Rodziny. No na przykład taka dróżka z tej rodziny na D było tych dytyrampów Szymona. Ileś bardzo dobrych koni skokowo, prawda? Drużynów Stacha Helaka, ileś było dobrych koni. No a o tych innych klaczach co możesz powiedzieć? Czy też jakieś takie przykłady dać? No ta była na pewno najbardziej taka zrobiona. A te drugie klacze, no nie było wielkiego wyboru. Kupić musiałem to, co było na sprzedy, prawda? To jeszcze były takie czasy, gdzie nie mogłem sobie wybierać, przebierać, tylko to, co chcieli sprzedać, było wybrakowane, musiałem to wziąć. Ale to, co mówię, z ogierami pół krwi, urodziło się kilka ciekawych koni, tylko to wszystko, no niestety, przemiany ustrojowe zakończyły całą pracę hodowlaną, wówczas, bo PGR-y się rozleciały i hodowla się rozleciała. No dobrze, a teraz jak potem prowadziłeś ośrodek, twój syn zaczął jeździć, odnosić sukcesy. Czy jako trener i ojciec zawodnika sięgałeś po folbluty do skoków, czy nie? Nie. Myślę tak, że dzisiaj sięganie po folbluty do skoków jest to ryzykowna sprawa. Dlaczego? Sprawa. Dlatego wracając jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz, gdy tymi folblutami bardzo dużo było jeżdżone, takie Iwno, Kozienice, i wiele innych, prawda, i Jasiu Kowalczyk świętej pamięci jeździł. Jeździli, myślę, dlatego, że nie było konkurencji w półkrwi. Nie było hodowli w półkrwi. W tamtych czasach konie hodowano na płytę. Nikt tych półkrwi koni nie sprawdzał. A folbutów to były szlachetne konie, było tego pełno, duża ilość. I konie, które wracały z torów, wówczas w stadninach dzieci nie miały komputerów, laptopów, nie chodziły na angielski, na korepetycji nie chodziły, przychodziły jeździć. Było kim te konie przerabiać, było kim te konie sprawdzać, dlatego to miało sens, prawda? A dzisiaj rynek jest tak postawiony i zrobiony, że półkrew koni jest, może tak powiem, dzisiaj w każdej branży jest specjalizacja. Lekarz od ręki nie zajmuje się nogą, prawda, czy głową. Kiedyś lekarz wszystko umiał leczyć. Tak samo kiedyś koń był wszechstronnie użytkowy, był do wszystkiego. Dzisiaj konie półkrwi w tych dobrych hodowlach jest tak wyselekcjonowana, że biorąc takiego konia, kupując takiego konia w trening, mam 90 parę procent, że ten koń będzie skakał. Wyżej niż, ale będzie skakał. A biorąc folbluta jest duże ryzyko, będę pracował rok czy dwa, się okazuje, że to jest średni koń albo słaby koń. Może się okazać dobry, ale jest to duże ryzyko. Czas to są pieniądze i na to co nikt nie pozwoli. Folbluty są w hodowli bardzo potrzebne i cały czas się staram wprowadzać konie zaawansowane w krew, czego mogę dać wiele przykładów swojego życia. Konie zaawansowane w krew, bo hodowla koni półkrwi do sportu bez folbluta jest ślepą ulicą, drogą donikąd. Tylko nie mogę się zgodzić, Marek, bo oglądałem poprzednio wszystkie odcinki, jak ty mówisz i cały czas szukasz konia folbluta skoczka, z linii skoczków skoczka. Folblut dzisiaj w hodowli półkrwi ma dać
wytrzymałość, ma dać tkankę, ma dać dobrą głowę, ma być prawidłowy. Takiego szukamy folbluta, bo folblut, takim folblutem, gdy pokryjemy sprawdzone linie żeńskie, a dziś w Europie, w dobrych hodowlach i w Polsce są tak, ludzie wiedzą, wszystko wiedzą o stronie żeńskiej, prawda, co one dają, kryjąc. I ten folblut nie ma dać nam, żadnego konia sportowego nie musi dać. Folblut ma nam dać matki z krwią. Matki z krwią. I na tych matkach można znowu Chaco Blue, diamonty, cuda wianki. Dzisiaj jest cały świat otwarty na sienie, od każdego najlepszego giera można ściągnąć. I w ten sposób robi się hodowlę. Jeszcze tak dodając do tego, co ci mówiłem przed chwilą, że tak szukasz cały czas. Ja miałem ogiera Bolshoi, Favoritas, Walter, Lucky Boy. 80% krwi. Favoritas, sam ojciec chodził w Puchary Narodów, Grand Prix. Ale nic wielkiego jako reproduktor nie dał. Na te same parkury, na 140, 145 tak, ale nie dał na 160. A te folbluty, które postawiły hodowlę, tak Polonez w Nowielicach, czy Kosmos, czy Azam, czy Kadyks posadowo, nie chodziły w ogóle o sporcie, a zrobiły matki, zrobiły całą hodowlę w tych stadninach. Okej, znaczy powiem tak, że nie ma jakby różnicy zdań między nami, bo ja to samo uważam, że folblut musi dać przede wszystkim to, ale jeżeli też jeszcze by do tego przekazywał skoczność, nie byłoby źle, to chyba temu nie zaprzeczysz. Ale w takim razie mam jeszcze takie pytanie jakby na koniec tej sekwencji, ponieważ też dobrze się znasz głównie chyba na holenderskiej hodowli, to właśnie opowiedz, jak to z twojego punktu widzenia, swojego doświadczenia wygląda to użycie folblutów w tych księgach nam obcych, czyli KWPN, belgijska, niemieckie księgi, jak to wygląda? Słuchaj, no wiecie państwo, ściągnąłem do Polski ileś ogierów, głównie holenderskich. I pierwszy ogier, którego sprowadziłem do Polski, nazywał się Le Bon. Był Gidam po Candy Boy. Candy Boy był Lucky Boy Folbut. Krew, prawda? Czyli Holendrzy używają krwi. Jednym z następnych był Ozaro, Volter, Julio Marine. Matka po folblucie. Bolsze, którego wymieniałem. Tiungske, Cartago, Julio Marine. W tej chwili mam w stajni Holsztyna akurat, młodego czteroletniego, który jest Cascadello, Cassini i potem jest Fenchpross Folblut, Roman i Timrod Folblut. To popatrzcie, ile w matkach jest Folbluta, prawda? Bo Roman tak samo dalej jest Rittersport, prawda? Ramses Rittersport. Mhm. Ale czyli w tych obecnie używanych w sporcie koniach ten Folblut występuje w drugim, czy raczej w trzecim pokoleniu po stronie matczynej? W drugim, w trzecim i z czasem z ojca, z matki się łączy, ale wszędzie... Gdybyśmy tak szło to pokazać, to bym wam pokazał katalog ogierów, kwalifikacji ogierów z Hartagenbosch, to nie ma mniej jak 45-50% folbluta w tych młodych koniach w sumie. Także dobrze. Oni bardzo o to dbają, żeby ta krew była. Ta krew musi być. To, co mówiłem już tu dzisiaj, że bez folbluta hodowla jest ślepą ulicą. I na tym zakończmy ten wątek, tę część. Pani Anna Mario, oddaję Pani głos. Ja chciałabym się zwrócić do Pana Szymona, bo tutaj mamy doświadczenie Pana Antoniego, jeśli chodzi o hodowlę, a ja chciałam Pana dopytać o Pana doświadczenie i o konia, którego Pan Antoni wspomniał, czyli koń Dytyramp. Jaka to była historia? Może Pan opowiedzieć o tym? Też dziękuję za zaproszenie do tego programu. Powiem szczerze, że miałem troszeczkę wątpliwości, czy tutaj się powinienem znaleźć, bo nie mam tak dużego doświadczenia, czy hodowlanego, czy też doświadczenia jako jeździec, czy trener. Ale to, co mogę powiedzieć o folblutach, to te folbluty dały mi szansę w jeździectwie. Zaczynałem jeździć w stadnie koni, kiedy miałem 12 lat. Tak jak każdy chłopak, tak jak Tolek powiedział, że było kim jeździć te konie. Wszystkie konie, które przychodziły z torów, były praktycznie wsiadane. To było przeważnie na jesieni. Wsiadali chłopaki, dziewczyny ze szkółki, ci już bardziej zaawansowani, nawet rekreacja. I po dwóch tygodniach te konie szły Hubertusa, wszystkie musiały skakać. Miałem to szczęście, że może po takim okresie, troszkę może moim słabszym, bo gdzieś tam
dłużej wychodziłem z tego, jakby z tej pierwszej fazy szkolenia, nie wiem, jednego, drugiego, trzeciego konia, Folbluta, które skakały lepiej, gorzej, różne były pokrojowo, różne miały talenty, gdzieś zostały sprzedawane, gdzieś miały kontuzje. I tak nie wychodziłem, koledzy już jeździli wysokie konkursy, między innymi Hubert, który zaczynał w podobnym okresie jak ja. Jakoś nie miałem szczęścia i byłem cały czas na poziomie tego metra, metra dziesięciu. Aż wreszcie przyszedł z toru i to w środku lata, jakoś tak dziwnie, Folblut o nazwie Dytyram, którego tutaj Tolek wspominał, z bardzo dobrej i wieńskiej rodziny, gdzie było wiadomo, że te konie skaczą, bo no nie ukrywajmy, patrzyliśmy troszkę na to i nasi trenerzy i my jeźdźcy na te rodziny, na te matki, które dawały konie skoczki. Koń był no, niesamowity, on wyjątkowo długo biegał, bo przeważnie te konie wsiadaliśmy w wieku 3-4 lat. On biegał do 6 lat, jak na konia na literę D to biegał dość dobrze, bo biegał pierwszą grupę. To, co mnie w nim urzekło, to jego niesamowity temperament. Ja przez tydzień z niego spadałem, ale brykał tak, że no nie było, że mimo że ja byłem przygotowany całą jazdę do tego, że mogę spaść z tego konia, no to nie było szans usiedzieć. Jeszcze jak bryknął, to zanim uciekł, to jeszcze kopnął w moją stronę, ale ten charakter jak mi się spodobał, jakoś nie wiem, tak sam siebie stwierdziłem, że skoro on tak bryka wysoko, że nie mam szans wysiedzieć, to będzie i wysoko skakał. No i tak było. W zasadzie uczyłem się razem z nim, nie mając dużych umiejętności technicznych, przyznaję się, nie mając talentu. Razem z nim doszliśmy bardzo szybko do konkursu w Met 40, do poziomu Mistrzostw Polski, czy nawet jakiś Grand Prix, no tutaj w kraju, troszkę za granicą. No i tak jak powiedziałem, no to jest Folbut, który dał mi szansę, pozwolił mi na początku lat 90. zaistnieć w tym środowisku jeździeckim, poznać wielu ludzi. No i jeszcze bardziej zarazić się tą pasją, bo byłem tą pasją zarażony niemalże tak od tego 12 roku życia. Jednocześnie wychowywałem się na zawodach organizowanych w Iwnie przez pana Henryka Helaka. To były wtedy drugie co do ważności zawody w Polsce. No skakał naprawdę niesamowicie. To mogę jakby powtórzyć to, co mówił już Grzegorz o Arkusie, bo te folbluty są bardzo podobne. Jemu było zawsze lepiej z daleka niż z bliska. Ja troszkę tego oka nie miałem. I kiedy on był w doskonałej formie, kiedy byliśmy razem odważni i decydowałem się na duże skoki, to naprawdę pokonywaliśmy wielkie przeszkody. Zresztą Piotrek często opowiada, jak jechałem w finał Mistrzostw Polski we Wrocławiu, finał Mistrzostw Polski seniorów, gdzie zająłem 5. miejsce. No, był koń w niesamowitym sztosie i te olbrzymie przeszkody pokonywał nawet w takich sytuacjach, gdzie ja go do oksera takiego 1,55 m wysokiego, 1,60 m szerokiego potrafiłem zdjąć, no tak zdecydowanie pół metra za szybko. Wygrałem też na nim konkurs potęgi skoku, o co za piękne zdjęcie, które niedawno dałem. Wygrałem też na nim konkurs potęgi skoku. Hubert też miał okazję jeździć na tym koniu. Potem miałem jeszcze drugiego takiego Folbluta od tej samej matki, nazywał się Drużyn, tylko że on był po pawimencie, Dytyram był po babancie. Koń był jeszcze lepszy. Wtedy na początku lat 90. praktycznie zazdrościła mi go cała Polska, bo był lepszy stylowo, w ogóle był ładniejszy, większy, ale niestety ten koń w wieku 7 lat przeszedł 3,40 m na zero w maju, no ale potem niestety okazało się, że ma miesięczną ślepotę. No i ta kariera i tych koni, i moja zakończyła się, bo jednocześnie kończyłem studia i zrobiłem sobie rachunek sumienia, że nie mam talentu na zawodowego jeźdźca. No i zacząłem robić inne rzeczy w życiu. No a do koni powróciłem i wszyscy to wiedzą i teraz też się zawodowo koni zajmuję. Właśnie wspomniał pan, że to zdjęcie, które przed chwilą się pokazało, to jest to, które pan wrzucił niedawno u siebie na profilu. Czy to jest kwestia tego, że trochę program zainspirował pana do wspomnień o folblutach i o początkach kariery, które akurat były na folblucie? Program na pewno też mnie zainspirował, ale te wspomnienia zawsze jakby wracają. O, proszę zobaczyć, jak wysoko trzeba było skakać na okser tam w Sopocie na CSIO. Pewnie miał co najmniej 140, bo niższych konkursów na zawodach CSIO ani CSI w tamtym czasie nie było. To były najniższe konkursy od 1,40 m do 1,60 m, więc trzeba było naprawdę dużo trenować i dużo się starać, żeby w Iwnie wystartować w tych zawodach, bo nie było wtedy na CSI konkursów 1,20 m, tak jak teraz.
a skakał z prostymi nogami. Zawsze żartowałem, że on pierwszy raz się złożył, pierwszy raz złożył nogi, pierwszy raz zapaskilował, kiedy przyszło mu skoczyć we Wrocławiu podczas konkursu potęgi skoku mur 190 cm. Tak? To po prostu skakał siłowo, skakał z odwagą, no miał niesamowite serce, niesamowite. I te folbluty właśnie miały taki charakter, że potrafiły nadrobić te braki, akurat w moim przypadku, przecież wielu było doskonałych jeźdźców, którzy odnosili na folbluty. Ja do tego swojego jeździectwa podchodzę dzisiaj z dystansem bardzo krytycznie i wiedziałem, że te folbluty potrafią nadrobić moje niedoskonałości co do i talentu, i do wyszkolenia technicznego, że no te moje pomyłki czasami w dystansie, chociaż nie zawsze, bo oczywiście były parkury wtedy, kiedy wygrywałem, kiedy zajmowałem wysokie miejsca, to były akurat takie parkury, był taki dzień, że pasowało. No ale często właśnie gdzieś tam za blisko, gdzieś tam za daleko. A ten folblut potrafił z siłą skoczyć tą przeszkodę i do tego uważać, żeby nie dotknąć drąga. Pan Marek tutaj chciał zadać pytanie. Panie Szymonie, a pana zdaniem, jak popatrzymy na rodowód Tyramba i tego drugiego, który pan wymienił, to co w tym koniu bardziej skakało, mówiąc tak obrazowo? Ojciec matki, co tam najbardziej dawało te geny? Linia żeńska i dziadek ze strony matki, bo matka była po Eforcie, a wiadomo, że było wiele doskonałych koni po Eforcie. No w Iwnie, zresztą w innych stadninach też, nie oszukujmy się, były w stadninach koni pełnej krwi angielskiej, były sekcje, znaczy we wszystkich stadninach państwowych były sekcje sportowe, ale również w stadninach koni pełnej krwi angielskiej. Hodowcy, często dyrektorzy stadnin byli jednocześnie trenerami w tych sekcjach. W związku z tym no, pewnie troszkę myśleli też, selekcjonując te konie, te klacze, troszkę myśleli też o tym, ażeby mieć dobre konie do sportu, nie tylko do wyścigów. Na pewno tak było i zresztą tak się te konie też wybierało. One były, te dwa folbluty były od tej samej matki po Eforcie od dostawy. Jeden był po Abancie, niemieckim ogierze, drugi był po Iwieńskim Pawimencie, który był świetnym koniem wyścigowym, niedużym, ale tutaj pan Marek na pewno zna historię Pawimenta, bo to był jeden z najlepszych koni w historii polskich wyścigów, który wygrywa międzynarodowe gonitwy. A sam Pawiment też, tam było pokrewieństwo bodajże ze strony matki z Prymulą, na której jeździł w Wiwnie pan Jurek Kuźniewski, a która była rezerwowym koniem na Igrzyska Olimpijskie dla Jana Kowalczyka. Tak jest. Matka po Eforcie, właśnie Efort, czyli ojciec Nortona, i to myślę, że tam bardzo w tych koniach pana musiało skakać. Tylko umówmy się tak, że jak mówimy o hodowli, to mówmy o rodzinach żeńskich i o liniach męskich, bo to taka jest zootechniczna nomenklatura. Pani Anna Mario, bardzo proszę dalej. Panie Szymonie, a ja jeszcze tylko na chwilę ten temat jakby tego konia pociągnę dalej i zapytam o pana doświadczenie, co pana ujęło, bo mówi pan o temperamencie tego konia, mówi pan o tej skoczności, ale co w tej rasie pana ujęło i jak patrzy pan teraz z doświadczenia zupełnie innego, już z doświadczenia bardziej z ziemi, tworząc właśnie, projektując parkury, czy mówimy często o szybkości folblutów, ale pan wspomniał o oko, takiej bystrości. Czy są jakieś cechy, które by pan wyróżnił, które też mogą służyć w dyscyplinie skoki przez przeszkody, które mają te konie? Znaczy, zacznijmy od tego, że za bardzo nie było wyboru. Tutaj już Tolek świetnie powiedział o tych folblutach, że te folbluty generalnie były lepszymi końmi niż konie po krwi. Zresztą jeśli ktoś się urodził w stadninie folblutów, no to my tak nawet często patrzyliśmy z pogardą na konie z czarnymi tabliczkami. No to było wiadomo, że każdy chciał wtedy jeździć na folbluty, ale no też nie oszukujmy się dzisiaj. To, co też powiedział Grzegorz o Arkusie, o tym, że jemu było łatwiej było z daleka, to dzisiaj ja jako gospodarz toru mogę powiedzieć, że takim typowym folblutom w dzisiejszych parkurach byłoby bardzo trudno, bo mamy parkury bardzo techniczne, które wymagają skracania czy też wydłużania fule w stosunkowo krótkich liniach na 4 czy na 5 fule. No i wtedy, no, co na takim folblucie zrobić, jak w takiej linii krótkiej nie można tego odskoku wymierzyć z daleka? No to raczej wtedy no, może być pewna
pewna zrzutka. Także na pewno ten rozwój jeździectwa dzisiejszy, wymagania konkurencji, skoki przez przeszkody, no spowodowały, że no to wykorzystanie folbrutów jest znacznie, znacznie trudniejsze. Mhm. A pan, panie Hubercie, bo pan też jeździł na tym koniu, dytyrambie, może pan się podzielić swoim doświadczeniem? Ja jestem całkowitym dyletantem w tym towarzystwie, ponieważ tyle, że się urodziłem w stadninie i od dziecka chodziłem za tymi końmi i wychowałem się między nimi, bo miałem to szczęście, że mieszkaliśmy w pałacu, gdzie kręcili Carino i konie były blisko i z tym batem bez majtek biegałem między nimi, także dosyć szybko wsiadłem, miałem szansę pojeździć na kucykach, a potem od 8 roku zapisałem się do klubu pamiętam, jak pan Helak przyszedł do domu dziadków i mówi: ty już taki stary, że możesz jeździć. Podpisałem zgodę, żeby być klubowiczem. I na początku jeździłem na takiej folbrutce Peńslanka, ale potem miałem wypadek, wstrząs mózgu i po powrocie wsiadłem na folbrutkę, taka była Iwla od Izobary, też tam był Efor i Tuny. I to była pierwsza moja taka klasz, którą sobie bardzo cenię, bliska mojemu sercu, bardzo ją lubiłem. Ale potem, ponieważ bardzo szybko też awansowaliśmy do tych wyższych konkursów, nawet miałem specjalną zgodę z Międzynarodowej Federacji, żeby wziąć udział w zawodach CSI w Iwnie w wieku 13 lat i na tym koniu startowałem, no to gdzieś tam brak moich umiejętności spowodował, że ten koń potem już stracił to serce do tego i już nie chciała tak chętnie skakać. A wracając do dytyramba, później dzięki Szymonowi mogłem wziąć udział w Mistrzostwach Polski i tak już na skróty o tej rodzinie wspaniałej, wszyscy powtarzamy, co to jest to serce tych folblutów, ponieważ Daga, którą też wspominam, też z tej samej rodziny, była fantastycznym koniem, została przez nas kupiona, dożyła tutaj 31 lat i zasnęła w naszej stajni. I dała nam już w wieku naprawdę podeszłym wspaniałe konie, od których dzisiaj się dochowaliśmy kolejnych zierbaków. I ta cecha, o której mówimy, to serce, które ja podziwiam w tych klaszach, które idzie do tej pory. Urodził nam się tydzień temu właśnie zierbak od Delicji, od wnuczki Dagi. I jedno, co można powiedzieć o tych folblutach, że to są zwierzęta, to ich serce polega na tym, że często poprzez zaufanie chcą poświęcić dla nas zdrowie, a niekiedy życie. I tak bym to określił, że podsumowując te poprzednie odcinki, wszyscy mieli rację, że wybierając te linie, myślę, że chodzi o to, że one są w stanie zrobić dla nas wiele rzeczy, pomimo wielu braków, braku techniki, wielkości, siły często, one są gotowe zrobić dla nas wszystko. Szymon. No właśnie, pan Szymon. To, co powiedział Hubert, że są w stanie poświęcić życie. Dytyramb, mimo że ja popełniłem błędy, czasami nie pasowało do przeszkody, przez cały ten okres, kiedy ja na nim jeździłem i skakałem od małych przeszkód po szybko bardzo duże, bo jak już się zaczęło jeździć 1,40 m, 1,50 m, to już trener Stanisław Helak nas niżej nie zapisał, to ten koń się nigdy nie zatrzymał. Nigdy się ten koń nie zatrzymał. Pan Piotr chciał dodać coś. Ja tutaj chciałem, że tak powiem, przyznać rację wszystkim swoim kolegom, to co mówią, ale przede wszystkim chciałem tutaj zgadnić troszkę Szymona. Szymon, no nie musisz tak mówić. Ja wiem, że ty jesteś bardzo krytyczny i podchodzisz do tego w taki sposób właśnie, ale no, bez talentu niestety takich dużych przeszkód, jak ty skakałeś, to nie da się pokonywać. To odwaga była. Ale to też talent, odwaga. Właśnie jeżeli chodzi tutaj o te folbruty, to właśnie przyznam rację tutaj swoim kolegom, to co właśnie Hubert mówił, że to były niesamowite, dzielne konie. I tutaj akurat ja jestem takim zawodnikiem, który też dosiadałem na samym początku swojej kariery folbrutów. Może mało kto wie, bo wszyscy znają tylko mojego pewnie Horsesa, ale nie wiem, czy sobie na przykład Szymon i Hubert przypominasz konia takiego jak Stafford? Pewnie, że tak. Halo? Albo konia takiego jak Kwartet? No pewnie, Kwartet był City. Halo? Coś się...
Ja jestem. Ja też jestem. Ja też. Pan Piotr, jeszcze, teraz słychać. Przepraszam bardzo. Widocznie były te momenty, że dwa głosy się nakładały i dlatego od razu jest takie zahamowanie. Panie Piotrze, czy możemy do Pana za chwileczkę wrócić do Horsensa? Ja bym jeszcze chciał z Panem Hubertem Kierzynowskim dwa słowa zamienić, a potem wrócimy do Pana, dobrze? Okej? Panie Hubercie, mówił Pan o tej klaczy Daga, zainteresowało mnie to. Wzięliście, kryliście ją, ale już nie folblutami, tylko ogierami półkrwi, tak? Czy dobrze rozumiem? Tak. Dobrze, a w takim razie takie pytanie do Pana i potem to proszę kolegów, żeby też na takie pytanie odpowiedź się przygotowali. Wyobraźmy sobie taką sytuację dzisiaj. Sponsor przychodzi jeden i oferuje Panu konia, no powiedzmy KWPN-a, tam nie wiem, 6-letniego, a drugi sponsor przychodzi i oferuje Panu do jazdy folbluta polskiej hodowli 6-letniego. Którego, a Pan ma miejsce w stanie tylko jedno. Którego by Pan konia wybrał i czym się kierował? I proszę na takie pytanie odpowiedzieć. Panie Marku, wybrałbym lepszego. Ale krótką historię, naprawdę krótką opowiem. Kiedy już byłem, powiedzmy, na swoim, już nie byłem w Iwnie, tylko tutaj w Kietlowie, Pan Jurek Weber, następca mojego dziadka, zaproponował mi współpracę polegającą na tym, żebym sobie wybrał, co było niesamowitym wyróżnieniem, jakiegoś konia do pracy w służebce. No to co Pan lubi, popatrzyłem na te dokumenty, które otrzymałem, no i pomyślałem, że sobie wybrałem 3 czy 4 konie, no i mówię, jadę zobaczyć do Warszawy, co tam jest. Pokazywano mi 4 konie i tam wpadł mi w oko taki gniady koń, nazywał się Optron. Patrzę, jest to puszki, opuszka po babancie, ojciec Safir, linia znakomita, bo jeździł na ostrożenie, jeździł Stasiu Wielak. Mówię, no to ze strony matki wszystko się zgadza. Patrząc, jeżeli chodzi o eksterię, ładne kopyto, szerokie, okrągłe, bardzo sucha tkanka, kozieniec, czyli wiadomo, że się nie urwie, lekka nerka, troszkę karpiowata, długie łuto, dobrze skontowany staw skokowy, piękne oko, inteligentny koń, widać, że spokojny, zrównoważony, nie uciekał. Oczywiście mogłem na chwilę wsiąść, przejechać się z tempem, co już było niesamowitym osiągnięciem. No i taki szczęśliwy wróciłem do domu, mówię, tato, wybrałem wspaniałego konia. Eksterierowo, znakomity, papier, wszystko. No, koń przyjechał do domu i przez 3 miesiące nie mogłem przeprowadzić tego konia przez leżący trąb. Przez 3 miesiące. W ciągu następnego roku ten koń się do mnie przyzwyczaił, został naskakany. Zaoferowałem go do WKKW, do Dżonkowa. Koń pojechał do Dżonkowa i znany trener mówi, no Hubert musi u nas zostać na tydzień. Ja mówię, dobrze, ale uważajcie, bo to wrażliwy, świetny koń. Okej. Po 2 tygodniach wracam do Dżonkowa i trener mówi, Hubert, wiesz co, no dla mnie ten koń nie jest więcej wart niż tyle, co waży. Ja mówię, proszę mi wierzyć, to jest wspaniały koń. Okej, to mi to udowodni. Wtedy młody Dodek, który miał ze 14 czy 15 lat, mówi, ja mówię, Dodek, co się stało? No, Hubert, było 15 koni na hali, on się zestresował, trener kazał go klepnąć batem, nie chciał skakać. Ja mówię, chodź, potrenujemy. Mówię, weź, zabierz te ostrogi, odłóż bat, poklep, skocz 2 razy, przejechał parkour, jeden, drugi na zero i trener mówi, no dobra. I wtedy ojciec dziewczyny, która się nazywała Agnieszka Wasilewska, przyszedł i potajemnie kupił ode mnie tego konia. Ja zadzwoniłem do pana Webera, jaka jest cena i tak dalej, wszystko legartis i koń został. Po roku ta dziewczyna wygrała 1. Mistrzostwo Polski Juniorów WKKW, 2. Mistrzostwo Polski Juniorów WKKW, miała chyba medal na Mistrzostwach Europy WKKW i to jest takie krótkie podsumowanie folblutu. Można wybrać, może być linia, może być wszystko, ktoś weźmie do domu, przez 3 miesiące nie przejdzie przez rąk. W dzisiejszych czasach każdy powie, że do niczego się nie nadaje. Bo nawet jadąc na próbę, kiedy czasami ja kupuję konia w ciągu 3 minut, to nikt bym takiego konia nie kupił, który nie chce w ogóle przejść przez rąk. Czyli co potrzeba? Potrzeba mnóstwo czasu, mnóstwo cierpliwości, o czym mówił Grzesiek, i wiary w to, że ten koń, który musi do nas się przyzwyczaić i dobrać zaufania, że kiedyś będzie skakał i on za jakiś czas to odda. Ten czas też nie jest krótki. Dlatego ja dzisiaj pewnie bym wybrał tego KWPN-a, którego łatwiej byłoby szybko opisać, zobaczyć i z nim dążyć do celu.
Natomiast dlaczego się szuka tych folblutów? Dlatego, że wszyscy zaczęli się specjalizować i stwierdzili, żeby było łatwiej, żeby szybciej było zarobić te pieniądze, to robimy tak, tak i tak. I bierzemy te konie od woza, te wszystkie spokojne, żeby było się łatwo jeździło, no bo wiadomo, że na 10 jest, w 9 woli siąść, żeby ten koń był jasny, łatwy i przyjemny. I dlatego odeszło się od folblutów, bo ja, żeby wsiąść na frazesa, który co prawda nie był folblutem, tylko był po parysowie, półkrewkiem, bo to było moje takie ryzyko, że ach, wsiądę na tą czarną tabliczkę, to przez rok nie mogłem wsiąść, bo każdy dosiad w Iwnie przy stajnią kończył się zatrzymaniem tego konia dopiero koło ogrodu, czyli około 800 metrów. No to dzisiaj takie sytuacje są no, niewyobrażalne dla potencjalnego klienta, obojętnie czy on będzie z Polski, z jakiego kraju, który powie, że no dzisiaj czy jutro chce jechać już na zawody. Ale dlaczego się szuka tych folblutów? Bo zapomniano o czym? O wielkim sporcie. A w wielkim sporcie co potrzebujemy? No, na Mistrzostwach Europy musimy przyjechać 5 parkurów na zero. Dlatego ludzie zaczęli szukać z powrotem, chociażby Holsztyn się otworzył, czy tam Niemcy w ogóle, i używają tych polskich folblutów. No bo co im potrzeba? No potrzeba im tego serca, tego oddania i tego zdrowia. Dlatego ten folblut tam tak bardzo jest nam potrzebny. Ja też w tych koniach, które u nas są w stajni, staram się, żeby one nie miały mniej niż 50% pełnej krwi w swoich żyłach, bo naprawdę to jest nam potrzebne. Oczywiście potrzeba trochę czasami więcej pracy, ale ta praca potem procentuje. Ale jeżeli ktoś chce się nie napracować, a zarobić pieniądze, bo myślę, że do tego w dzisiejszych czasach wszystko się sprowadza, no to szuka koni łatwych i przyjemnych. No, dziękujemy bardzo za ten wykład. Dobrze, to teraz wróćmy do pana Piotra. Panie Piotrze, wspomniał o Staffordzie, czyli tak, przed Horsensem właśnie, jakie były folbluty? Niech pan jeszcze kilka wymieni, bo rzeczywiście ja na przykład nie pamiętałem, że pan jeździł na folblutach wcześniej, przed Horsensem. No właśnie, ja tak samo jak moi koledzy tutaj też zaczynałem swoją karierę na folblutach, z tym, że miałem o tyle utrudnione zadanie, że jeździłem, że tak powiem, tylko tak to było naprawdę na odpadach, bo sytuacja była taka, że no ja jeżdżąc w wojskowym klubie sportowym, to był drugi klub, bo wiadomo pierwszym klubem był CWKS Legia Warszawa, my byliśmy takim klubem wojskowym drugiego sortu jakby, do nas trafiały te wszystkie konie właśnie niechciane z Kozielskiej. Między innymi tam trafił się taki właśnie Stafford, którego naprawdę cały czas o nim myślę, że miał dzisiaj takiego konia, nawet w dzisiejszych czasach, to tak samo pokonywał te duże przeszkody, jak kiedyś dobrze skakał. Sytuacja z nim była tak, to właśnie to, co koledzy mówią, że to są folbluty, są koni, którzy po prostu zrobią dla człowieka trafił z stawem skokowym, on podnieł WKKW, niestety gdzieś tam się wywrócił na jakiejś przeszkodzie, urwał cały staw skokowy i po prostu był inwalidą. My tego konia żeśmy dostali, że tak powiem, jako taką przysłowiową sztukę z Warszawy. Ten koń po prostu był kulawy, nie, nawet nie był kulawy, on ciągnął tą nogą po prostu ze względu taki wtedy nasy. No i także się nim opiekowałem przez, nie pamiętam dokładnie, rok, półtorej. Potem zacząłem na niego wsiadać. On oczywiście był cały czas kulawy. Mamy chyba tutaj mały problem techniczny z łącznością z panem Piotrem. Natomiast ja tylko dla naszych widzów, dla wyjaśnienia, bo często panowie wspominacie pana Grzegorza. Oczywiście chodzi o wielokrotnego mistrza Polski w skokach przez przeszkody, Grzegorza Kubiaka. Nie zapominajmy, że oglądają nas również widzowie wyścigów konnych, więc dla wyjaśnienia tutaj tylko to chciałam dodać jeszcze. Panie Piotrze, czy teraz się słyszymy? Tak, ja słyszę. O, to teraz, bo mieliśmy chwilowy problem techniczny i nie było pana słychać, więc jakbyśmy mogli wrócić do tego, o czym pan mówił, byliśmy na... Przerwało w momencie, w którym pan opowiadał o tym, że był po półtora roku wciąż był kulawy. Do tego momentu słyszeliśmy. A to półtora roku był kulawy, potem zaczął sobie kłusować, potem galopować, potem zaczął ten koń skakać. Małe przeszkody, wiadomo, powolutku. Zaczął chodzić konkursy klasy L, P, N, C. Lekarze w ogóle nie dawali mu żadnych szans, ten koń cały czas skakał i właśnie pierwsze sukcesy takiego dużego sportu, zajęłem trzecie miejsce w Grand Prix w Warszawie,
Do tej pory to wspominam mile, bo wiadomo, jakie były czasy. Wygrałem wtedy odtwarzacz wideo firmy Hitachi. Także to była naprawdę spora sprawa, jak na tamte czasy, to jakby dzisiaj może wygrać jakieś siodło albo jakiś mini samochód. Także ten koń Stafford, który był po ogierze Juggernaut, właśnie pokazał, że można skakać duże przeszkody mimo w ogóle swojego kalectwa, inwalidztwa, można tak powiedzieć. Tak? Także pokazuje to właśnie, jak te poluty, jakie miały serce do skakania. Potem następnym takim koniem to był koń Kwartet Zivna od moich kolegów, też przyszedł z torów do nas. Był to bardzo dobry koń po pawimencie. Niestety w wieku 6 lat wodów mocznej, zostać uśpiony, bo to nie, że niestety, no, wydaje mi się, koń, którego można było doprowadzić do konkursów, co najmniej 1,45 m, 1,50 m, to na pewno. No i potem trafił się ten nasz Horsens. To też pokazuje tutaj właśnie, jak te konie są dzielne i chcą skakać, a przede wszystkim chcą żyć. To koń Horsens urodził się w Jaroszówce, jest po słynnym ogierze Dakota od matki Hurtwood Las. Horsens urodził się jako bliźniak i niestety jego brat, który był silniejszy, większy, niestety umarł. Horsens przeżył, karmiono go tam butelką, dokarmiano go i tak dalej. Także jego Horsensa na pewno w Jaroszówce pamiętają wszyscy. Potem trafił do pana Sewicza, tam sobie jeździł pod jakimiś dziećmi i wypatrzyliśmy tego konia na zawodach regionalnych. U nas tutaj niedaleko Wrocławia, gdzie chodził konkursy 1,30 m, ale niestety nie kończył żadnego konkursu. Skakał bardzo dobrze, ale niestety nie pokonywał szeregu, nie potrafili sobie z tym poradzić. Trafił ten Horsensik tutaj taki malutki, bo miał 1,56 m wzrostu. Tutaj mam jego. Właśnie chciałam prosić, czy może pan go pokazać? Jak już bym pokazał właśnie, żeby wiedzieli, jak on wyglądał. Naprawdę był bardzo drobny, bardzo mały, dlatego jak ktoś dzisiaj do mnie mówi, że mały koń nie będzie skakał, to ja powiem tak samo jak Hubert, że nie skaczą tylko złe konie. Nie ma mały, duży, po prostu jest albo dobry, albo zły. I ten Horsensik właśnie trafił do nas do wojska, jeździł go na samym początku nasz kolega Sławek Hartman. Chciałem mu tutaj właśnie z tej tutaj pozycji bardzo podziękować, dlatego że tak naprawdę to on z tym koniem zrobił taką czarną, że tak powiem, robotę, bo przez półtorej roku, może dwa, miał naprawdę duże problemy z pokonywaniem tych szeregów, nie tylko na zawodach, ale w domu. Powolutku żeśmy razem, nawet mu pomagałem przy tym, żeby uczyć tego konia. I tak jak właśnie Hubert mówi, że trzeba było do tego podchodzić po prostu naprawdę bardzo delikatnie. Potem jak Sławek odszedł od nas z wojska, dostałem od niego tego Horsensa i jeździłem sobie konkursy na nim 1,30 m, 1,40 m, jakieś takie z jokerami, bo no, nikomu do głowy nie przyszło, że taki mały szkrab będzie mógł skakać takie duże przeszkody. No i właśnie w 1996 roku, gdzie pojechałem na tabelę też na dwóch folutach, bo miałem takiego foluta jeszcze Datifusa, to był koń numer jeden, taki pożyczony od naszego kolegi, to nim miałem jechać finał, ale tak naprawdę żeśmy wtedy właśnie razem z Hubertem Kierzdowskim startowali na tych zawodach, to jak jechaliśmy tam razem, to jakbyśmy zajęli 10. miejsce, to byśmy się bardzo z tego powodu cieszyli. Tak się stało, że Horses miał być tylko na ten dzień pierwszy szybkości, no bo to był konkurs 1,40 m i potem nawet nie myślałem o tym, żeby on w sobotę konkurs 1,50 m mógł sobie w ogóle go pokonać, tak? Ale stało się tak, na szczęście, że Horsensem wygrałem pierwszy półfinał. Potem żeśmy się zamienili rolami w drugim półfinale z Hubertem, bo Hubert był drugi. Ja potem w drugim półfinale Hubert był pierwszy, ja byłem drugi. Ale do czego zmierzam? Na tym Datifusie dostałem eliminację, nie wiem, na przedostatniej przeszkodzie. I dlaczego mówię całe szczęście? Dlatego, że byłem zmuszony startować Horsensem i tutaj chciałem powiedzieć wszystkim tym młodym adeptom właśnie, że trzeba dawać sobie szansę, swoim koniom przede wszystkim, bo naprawdę byłem przerażony, jak widziałem te przeszkody i miałem je pokonywać w takim błocie, że tak powiem, po kostki, że dzisiaj by nikt tam nawet nie chciał na koniu postępować albo pokusować, a już nie mówię o galopowaniu albo skakaniu. Kto startował w tamtych czasach w ochabach, to wie, o czym tutaj mówię. Ale mój trener, pan Marek Skrzypczyk, po prostu nawet powiem tak, że mi kazał jechać.
Ja mówię, no to już jest koniec, tak? Przeżegnałem się, pożegnałem się z Hubertem. Mówię, że to już jest chyba ostatni mój parkour w moim życiu, no bo to naprawdę graniczyło z cudem. I co się okazało, że ten koń pokonał ten parkour 1,50 m, co prawda z dwoma zrzutkami. Może dzisiaj się komuś to będzie wydawało, że te dwie zrzutki to były aż dwie zrzutki, ale w tamtych czasach naprawdę uwierzcie mi, że to były tylko dwie zrzutki. I potem pojechałem nim finał i tak jak wszyscy wiedzą, wygrałem niespodziewanie na Horsensie te Mistrzostwa Polski, gdzie skakał te przeszkody 1,50 m, 1,60 m po raz pierwszy raz w życiu i wtedy dopiero się okazało, że ten koń może takie przeszkody pokonywać. I dlatego tutaj właśnie chciałem przyznać wszystkim tutaj rację, że te konie były niesamowite dzielne i oddałyby dla tego jeźdźca po prostu wszystko, jeżeli tylko była więź z tym koniem. Ja nauczyłem się postępować właśnie z folutami przez... Dziękuję właśnie starszym kolegom, przede wszystkim panu Hubertowi Szaszkiewiczowi, który pamiętam jak dziś, jak jechałem konkurs bodajże 1,50 m w Pradze na zawodach CSIO i widziałem takie te wielkie przeszkody i naprawdę tak samo byłem przerażony. Mówię do trenera, panie trenerze, ten horses nie da rady tego skakać. A on wtedy mówi do mnie tak, Piotrek, poskaczemy sobie na rozprężalni malutkie przeszkody, zbudujemy u niego nasze zaufanie, wjedziesz na parkour na luźnej wodzy, jak dostaniesz sygnał, ściśnij mocno łydkami, złap za wodzę, daj mu dwa baciki, wzbudź u niego właśnie tą gorącą krew i naprawdę ten koń wtedy skakał ponad swoje możliwości. I tak po prostu trzeba było z tymi końmi pracować, że po prostu to musiała być jedna wielka przyjaźń, jedna wielka para. Panie Piotrze, a dwa takie pytanka. Dlaczego on się nazywał, miał taką ksywę Orzeszek? A druga rzecz, to co się potem z nim stało, bo jak potoczyły się jego dalsze losy? On miał taką ksywę Orzeszek, dlatego właśnie, że był taki malutki, brązowy i wszyscy na niego po prostu mówili taki Orzeszek. No on naprawdę był taki mikrokonikiem, a dalsze losy jego potoczyły się naprawdę bardzo dobrze dla tego konia. Ja bym życzył wszystkim takiej emerytury, jak właśnie stworzyłem dla Horsensa. Żeśmy wszyscy zafundowali mu tą emeryturę. Kupiła go rodzina Prudentów. Adam Prudent, który teraz ma około 30 lat, startuje duże konkursy w Ameryce, wypatrzyła sobie tego Horsensa na zawodach CSIO w Budapeszcie. Przyszła zapytać się, czy ten koń jest na sprzedaż. My żeśmy powiedzieli, że tak, oczywiście, że ma 16 lat, już jest starszy koń. Skakał jeszcze konkursy 1,50 m. No to zapytali się, czy mogą, że szukają dla swojego syna konia. Zapytali się, czy mogą go sprawdzić. Ja zgodziłem się po zawodach, ale ty mówię, żeby broń Boże nie skakali jakichś dużych przeszkód. A oni po prostu wzięli, ustawili sobie takie krzyżaczki 30 centymetrów, skoczyli parę razy, wsiadł ten Adam, który miał wtedy 12 lat i dogadaliśmy się, koń poleciał do Stanów. Także spędził swoje ostatnie lata ucząc jeździć konno, nauczył jeździć konno Adama Prudenta, potem był przekazany kuzynce ich. Chodził sobie na Florydzie z kucykami, także mam zdjęcia, na to mieliśmy cały czas stały kontakt, pisali do nas listy z podziękowaniami za tak wspaniałego konia. Także naprawdę życzyłbym wszystkim naszym tym koniom takim podstawowym, czołowym, które zasłużyły na porządną emeryturę dalszych takich losów. Panie Piotrze, a do pana też takie pytanie, bo rozumiem, że po Horsensie już chyba, nie pamiętam, żeby pan jeździł na innych folblutach, a pytanie jest takie, to samo, czy jakby dzisiaj ktoś panu zaoferował konia holenderskiego, KWPN-a i folbluta polskiego i tylko jednego musiałby pan wybrać, to którego by pan wybrał i dlaczego? No na pewno jakbym miał brać, że tak powiem, w ciemno, bez oglądania, to bym wziął tego KWPN-a, tak? No bo to Hubert powiedział, na pewno to jest tak prostsza sprawa, dużo prostsza jak z folutem. No tak w dzisiejszych czasach to wszystko wygląda, aczkolwiek no jakbym miał możliwości sprawdzenia i widziałbym jakieś światełko w tunelu tego foluta, to naprawdę dobry folut to jest... sukces murowany, ale to musi być naprawdę folut z krwi i kości, taki po prostu, który chce skakać, bo wiadomo, że one były hodowane do innych celów. Ale to sprawdzenie musiałoby polegać na jeździe na nim, czy na przykład, czy jakaś informacja o rodowodzie nie byłaby dla pana pomocna?
No na pewno rodowód to jest podstawa, ale też musiałbym zobaczyć tego konia po prostu, jak się zachowuje w takich podstawowych sprawach, tak jak się sprawdza każdego konia. Ja chciałam powiedzieć tylko, że panów opowieści cały czas zachęcają i wciąż w trakcie naszej rozmowy przybywa widzów i pojawiają się też pytania. I teraz jest pytanie ogólnie do panów, do szanownych ekspertów, cytuję. Gdyby w Hollywood miała powstać superprodukcja o niezwykłym polskim folblucie, którego konia legendę byście panowie wskazali? Panie Szymonie. Ostatnio pisałem artykuł o Wiesławie Hartmanie i myślę, że jednak z tych skokowych koni to Norton zdobył najwięcej, zajmując to 6. miejsce w Grand Prix Aachen. To jest dla skoczka niesamowity wyczyn. Także obstawiam, że mimo, że tych folblutów było naprawdę dużo w tamtych latach 70., 80., to tym najlepszym chyba był Norton. Po kolei będę panów pytać o to. A pan, panie Antoni? No więc ja myślę, że takim koniem bardzo folblutem zasłużonym był Grzesia Wróblewskiego Chyszów, który dał konia olimpijskiego. Panie Hubercie. Kandydatów jest mnóstwo, natomiast tych, których ja pamiętam i podziwiałem od dziecka, no to był Arkus. Bo i Grzesiek i potem Andrzej jeszcze. I uwielbiałem go za technikę, za waleczność, za to, jak wyglądał. No naprawdę on był dla mnie zawsze takim ideałem konia. Panie Piotrze, pana typ na gwiazdę hollywoodzką? Ja myślę, jakby to miało być tak na poważnie, to bym się skłaniał tutaj ku Arkusowi, bo to był wspaniały koń, którego nie trzeba, że tak powiem, przedstawiać ani reklamować, ale wydaje mi się, że jakby połączyć te nasze trzy konie i Wledy, Tyramba i Horsensa, to by były wspaniały filmy. Na pewno jest to, każda z tych opowieści jest dobra na scenariusz, to na pewno. Natomiast ja mam jeszcze pytanie do pana Szymona. Z pana doświadczenia w tej chwili, jak wynika, jeśli chodzi, jak odnajdują się folbluty na arenie międzynarodowej? Bo mówimy w tej chwili o folblutach w Polsce i o panów doświadczenia tutaj w Polsce. A jak to jest na arenie zagranicznej? Myślę, że tak tutaj koledzy o hodowli dużo mówili i zaawansowanie w krew wielu, wielu ras tych szlachetnych, które hodują konie do skoków przez przeszkody jest bardzo duże, ale jeśli by szukać folblutów, które w tej chwili startują w konkursach Grand Prix na poziomie zawodów CSI, no to powiem, że sobie w tej chwili nie przypominam. Chyba ostatnim, który chodził takie duże rzeczy i zajmował czołowe lokaty na arenie międzynarodowej, był Faworita po którym był Balszoi i pana kolegi Tolka. Także w tej chwili nie wiem, czy chodzi jakiś folblut, ale może się mylę. Trzeba by zajrzeć w ranking koni skokowych, może jakiś by się odnalazł. A myślicie panowie, że nie mówię konkretnie tylko i wyłącznie o naszym programie, ale myślicie, że to o cechach, które wyróżniacie wśród folblutów, jest dla nich szansa, żeby znowu powrócić do tego i w jakim stopniu te folbluty znalazły swoje miejsce. Pan Szymon mówi o trudnościach na parkurze, ale jest balans, bo jest to wielkie serce i odwaga. Czy jest szansa dla nich w dzisiejszym świecie, pan Huber? Ja na przykład mogę porównać z jednej rodziny, czyli Dytyram, co prawda od dostawy, całkowite przeciwieństwo techniki skoku. Zawsze miał uszy najwyżej w skoku, a powinno być na odwrót. I z tej samej rodziny, od siostry dostawy, od Daszyny, była Daga po Damonie, na której jeździłem. To ona miała specjalny fartuch, ponieważ ten przód miała tak złożony, tą technikę miała fenomenalną, że dzisiaj, ja do dzisiaj pamiętam, jak wyszło bliżej odbicie, co potrafił robić ten koń. To rzadko się spotyka koniec z taką pracą przodu, jaką miała ta klasz. I jej zaangażowanie, oddanie, dzielność, dokładność, no to dzisiaj, gdybym miał możliwość, to chciałbym mieć w pełnym stanie taki koń. I na pewno tam jeździło się na wędzidełku, nie było żadnych problemów. Także
takiego fullbluta dzisiaj 168-170. Ona była bardzo jezdna, mięciuteńka. Naprawdę to był fenomenalny koń. No dzisiaj się też rzadko spotyka takie koń. To gdyby była możliwość, żebym mógł mieć taką dagę z powrotem w stajni, to całą stajnię chciałbym mieć taki koń. Panie Hubercie, trzeba sklonować. Teraz można. Próbujemy poprzez rodzinę. Poprzez rodzinę. Tymi klonami nie zawsze tak jest, jak wiadomo, że jednak ten czynnik ludzki ma bardzo duży wpływ i to od dziecka, że nie samo jak genetyka skacze, tylko jeszcze wiemy dzisiaj już, że najlepsze konie w tej chwili na świecie, patrząc statystycznie, są ze stajni do 5 klas. Czyli chodzi o to, żeby ten hodowca oddał już i nauczył ich troszeczkę tego współzawodnictwa, tego kontaktu z człowiekiem i wstępnie przygotował do tego, co je czeka w przyszłości. Pan Antoni chciał dodać coś. Tak, jak tu został ruszony temat klonowania, bo to tyczy się hodowli. Moje prywatne zdanie jest takie, że klonowanie to jest ustycznianie hodowli. Bo klonowanie tych najlepszych koni, jak stoi w gnieździe klon Quidam de Ravela, Quidam de Ravel był super koniem. 30 lat temu dał dużo dzieci, synów, wnuków, prawnuków, klaczy, lepszych. I czas idzie do przodu. Szymon wie najlepiej, parkury się zmieniają, wymogi się zmieniają. Dziś są inne konie potrzebne. Także powtarzanie sprzed 30-40 lat konia to jest usteczanie się hodowli. To nie ma nic wspólnego z postępem, klonowanie. Sam Quidam de Ravel szedł 2 olimpiady. Jego klon, boję się, że nigdy 80 centymetrów nie przeszedł. Ale jeżeli mówisz o klonowaniu ogiera, który już dał dużo bardzo potomstwa, no to oczywiście można twój punkt widzenia jakby zrozumieć. Natomiast ja tutaj chcę połączyć jakby dwie rzeczy. Pan Szymon mówił o tym, że szukał tych folblutów za granicą skaczących ostatnio wysokie konkursy. Rzeczywiście Favoritas chyba był tym takim ostatnim, ale takim troszeczkę wcześniej, tylko że na wyższym poziomie, w tym sensie, że na tych najwyższych zawodach, czyli Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, to był Gem Twist. Moim zdaniem zresztą w ogóle jeden z najlepszych koni na świecie w ogóle w historii. I klon Gem Twista, który był wałachem, ja bym się nie wahał użyć właśnie z tego względu, że po prostu jego potomstwa przecież nie było, więc warto by było spróbować. Proszę, Tolej. Na pewno warto spróbować. Jego klon jest w Belgii, kryje. Oglądałem, będąc na zakładzie kończącym próbę ogierów, kilka synów. Jeden na diamoncie, który zachwycał, a resztę nic wielkiego. Sami wiemy, że pewnie Gem Twist był fantastycznym koniem, ale to wcale nie znaczy, że będzie fantastycznym reproduktorem. Jak to w hodowli, wiadomo, zawsze nie ma stuprocentowej pewności, tak. Nie ma. Pan Hubert chciał jeszcze tutaj się odnieść do wypowiedzi. Ja tylko chciałem, bo ja wcześniej powiedziałem, jak Szymon mówił, ja właśnie wspomniałem o Gem Twistie i o tym teraz tylko dopowiedziałem, co powiedział pan Tolek, że jest jego klon, który kryje. I nie, z tych klonów chyba najlepsze jest potomstwo po Gem Twistie, z tych wszystkich klonów, które tam, nie wiem, jaka jest do końca sprawa z Kornetem, bo tutaj nie chcę poruszać się w tego tematu. Panie Hubercie, ale jak już jesteśmy, tutaj jeszcze pan Marek chyba chciał temat. Ja tylko chciałbym też jakby odpowiedzieć na to pytanie tego bohatera filmu polskiego, bo koledzy tutaj wymienili kilka nas, ale ja bym jeszcze zwrócił na uwagę na jednego. Dlaczego? Na brąza, bo to był jedyny też folblut, który aż na 2 igrzyskach olimpijskich startował, więc chociażby z tego powodu można by go do tej super elity na pewno zaliczyć. No i był już film o Carino. Panie Hubercie, ja mam do pana jedno pytanie. Ma pan pod swoją opieką wielu takich młodych adeptów jeździectwa, w tym oczywiście swoją córkę Aleksandrę, która osiąga coraz lepsze wyniki. Ja mam pytanie do pana następujące. Czy młodzi jeźdźcy powinni próbować swoich sił właśnie na folblutach, bo folbluty są w stanie ich nauczyć czegoś?
Czy to wszystko zależy od etapu, bo to zależy, jaki mamy cel pracy. I jak mówimy o młodych jeźdźcach, czyli osobach, które już potrafią jeździć na jakimś poziomie, one mogą wtedy zacząć pracę z młodszymi końmi. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem, jeżeli zaczynamy od podstaw, to poza dniem nauczyciela nie widziałem, żeby dzieci uczyły w szkole podstawowej dzieci. I to jest takie moje tylko zdanie, może jest błędne. Ten okres juniorski jest dziecięcy, potem juniorski jest tak krótki, tak szybko ucieka, że dzieci powinny jeździć na starszych koniach, doświadczonych koniach. Czy to będą folbluty, czy to będą inne konie, nie ma znaczenia. Ważne, żeby to były dobre konie, które potrafią uczyć, są powtarzalne, są pewne, takie konie. Jeżeli jest taki folblut, jak najbardziej. Gdyby była daga, na której ja jako dziecko pokonywałem parkury Bogusławica, koń miał 7 lat, ja miałem 14 i wygrałem 2 dni pod rząd z kadrą polskich seniorów, mocną kadrą, która miała jechać wtedy na igrzyska, chociażby Marek Orłoś na Piłunie, wygrałem 2 dni pod rząd, 45, to znaczy, że ten koń był dla dziecka. A jeszcze chciałam dopytać teraz panów też o doświadczenie, o których opowiadaliście troszeczkę, mianowicie o tym, jak te konie wracały z toru, jak wyglądało ich przygotowanie do kariery sportowej, ten moment. Wspomniał pan Szymon o Hubertusach, ale czy możemy trochę rozwinąć temat, jak dokładnie po karierze wyścigowej wyglądało wprowadzenie konia do sportu? Pełnej krwi oczywiście. Może pan Szymon? Jak wyglądało? No myślę, że zupełnie normalnie, tak jak wprowadzanie każdego innego konia. Najpierw oczywiście było dużo pracy związanej z tym, że koń był nauczony galopu wyścigowego, tak? Także trzeba było włożyć ogrom w pracę, żeby go uspokoić. No a potem zaczynało się pierwsze skoki i tak jak ja mówiłem, ja tutaj Hubert mówi o tym, że dzieci powinny jeździć, czy młodzi zawodnicy na doświadczonych koniach. No w tamtych czasach troszeczkę takiej szansy nie było, więc często trzeba było się uczyć razem z tym koniem. Także dużo, dużo cierpliwości, dużo pracy. No historie też są różne tutaj bardziej doświadczonych kolegów, chociażby tak jak opowiada pan Wiesław Hartmann o Nortonie, że ten koń nie chciał przejść przez drąg i on na przykład wspomina to, że po prostu skakał na nim bardzo dużo, żeby oswoić go. Skakał bardzo dużo małych przeszkód. No na pewno też konieczne jest dużo pracy gimnastycznej, żeby wyrobić ten jakby nawyk, polepszyć ten styl. No myślę, że to pytanie bardziej do trenerów. Może bardziej nawet do Huberta. No to ja się zwracam w takim razie z tym pytaniem do pana Huberta. Jak to wyglądało? Zresztą pan Piotr też opowiadał o tym, że konie jeździł na koniach po torze. Jak to powinno wyglądać, czy jak to wyglądało? A może i to, i to, bo myślę, że obie historie będą ciekawe. No, jak powinno wyglądać, no to każdy lepiej lub mniej wie. Pewnie teoretycznie większość, natomiast często, gęsto było tak, że jeżeli te konie były po torach, no to wiedzieliśmy, że potrafią biegać na to. Często jak się udało, miało się okazję, to testowaliśmy, czy te konie potrafią biegać. Często też sprawdzaliśmy ich zdolność, co czasami różnie się kończyło, bo nie zawsze chętnie skakały przeszkody w terenie i czasami to się kończyło jakimiś tam upadkami, powrotami bez konia albo po rozdzieranymi portkami. Także te konie uczyły się razem z nami. I to były takie mniej oficjalne treningi. Natomiast na tych oficjalnych oczywiście głównie praca ujeżdżeniowa, która na tych koniach po wyścigach, no to była... No dzisiaj nie wiem, czy jest dużo chętnych, żeby się podejmować takiej pracy i dużo... Ona wymagała dużo cierpliwości. I to, o czym mówił Grzesiek Kubiak, że u nas właściwie po Hubertusie w listopadzie do marca nic się nie działo, bo pierwszy start, jeżeli się jeszcze była hala w Dżonkowie czynna, no to był Dżonków w Sopot, i potem już otwarte koniec kwietnia, bo początek maja w Bogusławicach. No to przez te pół roku właśnie była ta praca u podstaw, czyli to ujeżdżenie, jazda w zastępie, jazda po drążkach. No, tak wyglądało wtedy jeździctwo. No, dzisiaj mamy zawody od pierwszego do ostatniego i można jeździć w każdym miejscu, a wtedy było tam 10, może 12 imprez
ogólnokrajowe, dwie międzynarodowe w kraju, także ta praca u podstaw dużo więcej czasu się poświęcało tym koniom, poszczególnym koniom. Tym nie miało się jednego lub dwa konie. Dzisiaj jeździ na zawodowy 8+. Także tego czasu oczywiście ma dużo mniej na te konie. Wystarczy zapytać na przykład pana Andrzeja Sałackiego. Ja pytam, no panie Andrzeju, no może ściągam? Nie, no Hubert, no, dzisiaj to nie ma czasu na coś takiego. Nie znalazłem czasu i cierpliwości. Wtedy tak, nudziliśmy się, no to sobie robiłem te rzeczy, no bez uzdy i tak dalej. No to wtedy, jeżeli poświęciło się odpowiednią ilość czasu na tego konia pełnej krwi, to były efekty. Hugo Simon, Jaspera jeździł po 6 godzin dziennie, na którym nikt sobie nie radził, a który akurat płynie w krwi Denvera, który też potrzebował dosyć dużo pracy. Tamten musiał chodzić 6 godzin dziennie pod siodłem, potem oczywiście na padoku. No tak wygląda praca z tym koniem pełnej krwi angielskiej. Oczywiście były też takie jak Daga, 15 minut i czy jak Grzesiek opowiadał, Arkus 2 tygodnie, żeby go sprowadzić do zawodów dużej rangi. 3 tygodnie z lekkiego treningu do dużego. Sprawność organizmu, chęci, odpowiednie przygotowanie i był ten koń gotowy. Także to przygotowanie no, naprawdę różniło się. I tam u podstaw no to często była taka praca właśnie. Dobrze, że byli koledzy, no bo tak było raźnie, żeby tego konia przygotować do pierwszych startów. Pan Szymon chciał dodać i pan Piotr. Może pan Szymon był pierwszy, to oddam. Jeszcze a propos tych pierwszych skoków i o tych Hubertusach. Te konie, jeździli na nich wszyscy, te 3-4-latki. I szły na tego Hubertusa i one w zastępie wszystkie musiały pokonywać przeszkody. No nie były to przeszkody krosowe, ale przeszkody jakieś poustawiane, połamane drzewa, poustawiane gałęzie. One wszystkie musiały skakać i te z tych rodzin skaczących i te pozostałe też. One musiały w zastępie skakać i może tak troszeczkę też się te konie wyłapywało. Ostatnio Hubert zamieścił taki filmik, jak jego córka Ola skacze w terenie. Od razu mi się przypomniały te czasy, kiedy my gdzieś tam jadąc z tyłu w zastępie, szukaliśmy jeszcze gdzieś po bokach, bo taka była olbrzymia chęć skoków. A wracając jeszcze do Tyramba, to miałem z nim taką przygodę. On skakał tak wysoko, że kiedyś na Hubertusie najechałem na jakąś małą kłodę, nad którą była kłoda rosnąca na drzewie i wyskoczył tak wysoko, że uderzyłem w drzewo tam głową. Także całe szczęście było już wtedy zawsze w kasku. Pewnie jeszcze wtedy w toczku. Wtedy jeszcze w toczku, jak się zaczynało, wypchanym gazetą poznańską, bo trudno było dobrać rozmiar. I to, co jeszcze mówił Hubert o tych różnych koniach, on mówił o Datę, która też była z tej samej rodziny. Ja miałem 2 folbluty od tej samej matki i ten młodszy drużyn, o którym mówiłem, że wszyscy byli nim zachwyceni, on też był wspaniały technicznie, on był zupełnie inny. On potrafił i baskilować, i potrafił skakać nogi, do tego był super jezdny, bo Dytyramp nigdy nie został zganaszowany. Musiał tak iść, jak chciał, tylko krótki wytok i jazda do przodu. Panie Piotrze, pan też chciał odnieść się do tego, co mówił pan Hubert. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że te poluty chyba nie były aż tak trudne, koledzy, jak tak w 2 tygodnie potrafiliście przygotować do Hubertusów. Także nie były chyba takie złe, nie, to oczywiście żart jest, tak, ale właśnie to chciałem potwierdzić, to co Hubert właśnie mówi, że dzisiaj są takie czasy, że te fulluty też nie są użytkowane z tego względu, że po prostu trzeba mieć strasznie dużo czasu, cierpliwości, żeby je przygotować, nawet jakby trafić na jakiegoś takiego dobrego. I nie wiem właśnie, czy ktoś by dzisiaj miał na to chęci, żeby się poświęcić temu. No ja tu może jeszcze w tej materii, bo może naszym widzom, nie panom, bardzo nie naszym widzom, uświadommy jakby jedną rzecz. To w tym odcinku o koniach pełnej krwi angielskiej w rekreacji bardzo mocno było powiedziane. To są konie bardzo energiczne, w związku z tym nie wolno z nimi postępować tak jak z półkrewkami, typu, że się kupi i będzie potem do niego raz czy 2 razy w tygodniu przyjeżdżało, a resztę on będzie stał. Albo jak będzie stał przez 5 dni w tygodniu, no to potem będą kłopoty i będzie miał jeździć duże kłopoty. Więc to są konie, które muszą dużo chodzić. To jedna rzecz. A druga, to mi się przypomina też, jak z kolei pan Zbigniew Markowicz, który swego czasu sporo folbutów kupował do stada ogierów w Starogardzie Gdańskim i zawsze miał taką zasadę, mówił, że folblut po torze, po wyścigach, to musi chociaż pół miesiąca, pół roku
pochodzić na spokojne spacery do lasu i on często sam na tych koniach jeździł, a dopiero potem brać je do sportu, żeby one się psychicznie uspokoiły, no, przestały być takie pobudliwe i zapomniały o wyścigach. I to też może jest jakaś, pewnie nie do każdego folbluta, ale do niektórych być może trzeba takie mieć podejście. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie bardzo, i myślę, że nie tylko dla mnie, bo wciąż nasza oglądalność utrzymuje się na wysokim poziomie, więc myślę, że bardzo ciekawie i przyjemnie się słucha doświadczenia panów. I ja mam taki wniosek z tego, co słyszę, że opowiadacie panowie, że folbluty w pewnym sensie otworzyły wam drogę do kariery, pozwoliło osiągnąć duże sukcesy, jak chociażby w przypadku pana Piotra, Mistrzostwo Polski. Czy nie jest tak, że może jednak warto poświęcić trochę czasu, którego potrzebują folbluty, i jednak osiągać takie sukcesy i dać szansę tym folblutom znów wrócić do sportu, bo jak wasze doświadczenie wskazuje, warto. Panie Szymonie, pan się uśmiecha znacząco, no to pana wywołam do tablicy. To już zostało powiedziane kilka razy tutaj, że mamy troszeczkę inne czasy. No, no w tych latach jeszcze do końca lat 80., gdzieś tam na początku lat 90. tych folbutów było bardzo dużo, było ileś stadni państwowych, w każdym był stan matek 50 i więcej, więc też może było z czego wybierać, była większa selekcja i też nie było, tak jak tutaj już koledzy mówili, nie było dostępu do innych koni. Absolutnie nie odmawiam od tego, żeby nie poszukać jeszcze takich perełek, brąza, kolejnego brąza Nortona, Cietrzewia, Arkusa, czy Dytyramba, czy Hortensa, ale na pewno nie możemy na to liczyć, że te konie będą zajmowały takie miejsce, jak w tamtych czasach w polskim sporcie. Na to na pewno nie możemy liczyć, szczególnie w skokach przez przeszkody, bo tak tutaj mówili nasi przedmówcy, troszeczkę inaczej sytuacja wygląda w UKKW. A pan, panie Piotrze, zgadza się z tym, czy ma pan trochę inne zdanie? Pan Piotr. Ja się oczywiście zgadzam z tobą, Szymon, aczkolwiek nie zabierałbym chęci ludziom, którzy by chcieli pracować z folutami, bo na pewno jeżeli przepracują to w taki sposób, jak myśmy to kiedyś robili, to satysfakcja z tego będzie naprawdę duża. No to jak już po kolei, no to pana Antoniego też o to zapytam. Tak, to co już mówiłem na początku. Dzisiaj jest specjalizacja i klacze, konie pełnej krwi są hodowane do wyścigów i to robią bardzo, bardzo im to wychodzi pierwszorzędnie, to jest rasa stworzona do biegania. A w dobie dzisiaj ekonomii nikt nie będzie się bawił z folblutami. Folbluty niech pomagają i niech się sprawdzają jako reproduktory w hodowli, półkrwi. Tam jest ich najlepsze miejsce, prawda? Pewnie, że jak ktoś trafi i dobrego folbluta, to jak najbardziej, ale w dzisiejszych czasach będzie ciężko się folblutom przebić, ponieważ konie półkrwi są już tak mocno wyselekcjonowane, rody żeńskie i reproduktory, że ekonomia na to po prostu nie pozwoli. Panie Marku, czy ma pan jeszcze pytania dotyczące hodowli, jak już mamy pana Antoniego tutaj? Nie, już myślę, że wyczerpaliśmy ten wątek. Znaczy może tutaj warto rzeczywiście jeszcze raz jakby to podkreślić, czy bardziej przypomnieć, że nawet jeżeli do skoku rzeczywiście trudniej będzie w dzisiejszych czasach znaleźć folbluta i pewnie będą to rzadkie przypadki, ale w UKKW jest większe pole do popisu dla tych koni, a i dla czystych folblutów, i dla takich 3/4 folblutów, nie tylko w hodowli, ale w samym użytkowaniu i o tym też pamiętajmy. No ale dzisiejszy odcinek był o skokach, w związku z tym to tylko tak na marginesie. Mamy tutaj komentarz jednego z naszych widzów i pozwolę sobie przytoczyć, bo on właśnie jest dotyczący hodowli. I mamy tak, świętej pamięci Jerzy Jaworski ściągał pod byle pretekstem, jak najwcześniej wybrane konie z toru, na których potem startował jego syn Bogdan i były to konie jak na folbluty wyjątkowo kalibrowe.
To jest raczej komentarz niż pytanie. Drugie jest natomiast z mojej pracy dyplomowej na koniec studiów, z używania klaczy pełnej krwi w hodowli pół krwi wynikało, że w myśli hodowlanej nie było, było tu niewiele. To były klacze wybrakowane w hodowli pełnej krwi. I teraz, panie Tołku, co pan na to, jak pan uważa te opinie? Jakby pan je skomentował? Na ogół klacze, na początku tej rozmowy na pytanie Marka też odpowiadałem, że ja kupowałem klacze pełnej krwi, to też wybrakowane, prawda? Nawet nie miałem wielkiego wyboru. Te, które były, musiałem, no nie musiałem, tylko te mogłem kupić. Trudno w tamtych czasach jeszcze właśnie Iwno, Kozienice miało ileś rodów matek, na których skokowo dawały, tak jak tam rodzina właśnie Detyrampa, na N z Golejewka, Nortona Niewiarzy, prawda? To były rodziny i w każdej stadninie gdzieś tam mieli, które można było użyć, prawda? Dzisiaj to wszystko zanikło, fulbuty są hodowane pod wyścigi, a półkę się wyspecjalizowała w skokach, do WKKW, do ujeżdżenia. Dziś jest każdy inny koń. Kiedyś było, ach, ten się dobrze rusza, słabo skacze, pójdzie do ujeżdżenia. Dziś taki koń już nie ma co szukać w ujeżdżeniu, prawda? Jest tak to wszystko wyselekcjonowane, wybrane, przebrane, dobrane rodowodowo i tak to wygląda. Panowie, ja bardzo serdecznie dziękuję, że podzieliliście się swoim doświadczeniem z nami. Naprawdę dla mnie te historie były fascynujące i cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie i byliście z nami. Jak się okazuje, dla naszych gości i dla naszych widzów, zarówno na Torze Służewiec, jak i Świata Koni, również te opowieści były bardzo interesujące, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że to wniesie kolejny punkt widzenia do wyścigu o folbluty i kolejne osoby zarażą się tą miłością, bo jak sami wielokrotnie wspomnieliście, to konie mają wielkie serce i bystre oko, jak powiedział pan Szymon. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że byliście z nami. Dziękuję Panom za to, że byliście z nami, podzieliliście się. Dziękuję również widzom i zapraszam. Oglądajcie nas, śledźcie na stronie Toru Służewiec. Dużo ciekawostek, wiele informacji i do zobaczenia już wkrótce. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Folbluty.